Dzisiaj w rozmowie Oliwia Olejnicka z Tarnogrodu, z Biłgoraja, z Polski. Oliwia, jesteś młodą dziewczyną, masz 17, 18 lat? 17. 17 lat, ale jesteś w rozmowie, bo po prostu tak dużo już robisz, tak bardzo jesteś aktywna, że bardzo chciałam, żebyś nam poopowiadała o tym, bo wspomnę chociażby jedną z działek twoich, to było prawie 700 zgłoszeń z całego kraju młodych osób do tego, żeby przystąpić, mieć mandat w Parlamencie Młodych Rzeczpospolitej Polski. Ty byłaś jedną z tych 700, która się dostała, jedną z trzech, które z Lubelszczyzny ten mandat otrzymały, prawda? I to jest już jakieś wydarzenie, bo ty swoimi postulatami, tym, co sobą, swoimi światopoglądem, jakby przekonałaś, że chcesz tam być i że masz coś do powiedzenia. I takich przestrzeni jest jeszcze dużo więcej. A może pierwsze pytanie, jeśli pozwolisz, no to skąd ci się to wzięło, jak ty myślisz, ten twój taki potrzeba wyrażania swojego głosu, mówienia, co myślisz, co chciałabyś zrobić? No ja właściwie już od najmłodszych lat byłam taką działaczką chyba. Jak byłam w 5 klasie, tworzyło się u nas w podstawówce w Tarnogrodzie klub szkolny wolontariatu, to tam wstąpiłam. I myślę, że bardzo duży wkład w to moje otwarcie takie do ludzi, w działalność miała moja wychowawczyni, pani Anna Kuziak. Pozdrawiamy. Ponieważ ona zawsze nas tak pchała, zawsze we wszystkich chciała wypatrzeć taką iskierkę, żeby dla każdego znaleźć pole do rozwoju, w którym będzie się po prostu odnajdywał. I też bardzo mi zapadły w pamięć słowa, które powiedział burmistrz Tarnogrodu na zakończenie 8 klasy, żebyśmy się właśnie też nigdy nie wstydzili, że jesteśmy z małego miasta, żebyśmy o tym mówili i żebyśmy po prostu robili swoje i działali. I to też mi właśnie tak, myślę, dużo dało. Po pierwsze, myślę sobie, że to fantastycznie trafić na takie osoby. Niezwykle. I fantastycznie, że są młodzi, do których to dociera i którzy to biorą, tak jak ty. Bo wzięłaś i ten swój głos, tą swoją potrzebę chyba działania realizujesz, bo powiedziałaś, że po prostu wierzysz, że wy młodzi, ty młoda masz wpływ na to, jak świat będzie wyglądał, prawda? Tak. No powiedz, co jest dla ciebie ważne w tym aktywizmie? Wystosowałaś kilka postulatów, startując w tych wyborach do tego Parlamentu Młodych. Ale co jest tutaj no, twoim takim silnym głosem? Co dla ciebie młodej jest ważne? Tak, dla mnie młodej ważne jest, no przede wszystkim to właśnie młodej ciśnie się na usta to, żeby nasz głos młodych osób był widzialny, bo w tym momencie w polskim Sejmie, w polskim parlamencie nie ma ani jednej osoby poniżej 30 roku życia, bo niedawno właśnie skończył ostatni poseł 30 lat. I te wybory to też jest taka nadchodzące, te za już 2 miesiące, 3. No, 3 miesiące. Tak. To jest też ogromna szansa i my też jako Parlament Młodych na jednym z posiedzeń wystosowaliśmy taką uchwałę z takimi 5 najważniejszymi postulatami i złożyliśmy je i u decydentów najwyższych w państwie i u władz wojewódzkich, więc to jest niewątpliwie dla mnie bardzo ważne. Jako dla młodej Polki ważne są oczywiście też dla mnie prawa kobiet. To też zawsze na to staram się zwracać uwagę i właściwie taka moja pierwsza polityczna akcja była poświęcona prawom kobiet. I też jak raz na czas się zastanawiam właśnie, jaką ja bym chciała, które odnogi polityki są mi najbliższe, to najbliższa jest dla mnie na pewno edukacja obywatelska, budowanie... Mówisz, że jej nie ma.
Tak, mówię, że jej nie ma. Budowanie postaw po prostu obywatelskich, wiadomo, od najmłodszych lat, bo uważam, że innej drogi nie ma, inne są o wiele trudniejsze, a po co iść trudniejszą? Zawsze mi mówią, że koledzy z branży, że pracuj mądrze, a nie ciężko i trzeba to wykorzystywać, też taka jest prawda. I ważne jest też dla mnie bardzo, to się wiąże bezpośrednio z moimi jakby zainteresowaniami poza polityką, poza działalnością społeczną, wpływ sztuki na społeczeństwo po prostu. Uważam, że ona jest bardzo ważna, a teraz też jest, uważam, bardzo zaniedbana. Powiedz, jak wygląda w ogóle funkcjonowanie tego Parlamentu Młodych? Jak często wy się spotykacie? Jaka to jest kadencja? No i najważniejsze chyba pytanie, co z niego wynika? Parlament Młodych, kadencja trwa rok. I właściwie to jest szósta w tym momencie kadencja. I tak, w której ty masz mandat? W której ja mam mandat. I właściwie z każdą kadencją jest jakby trochę inaczej to wygląda, rozwija się. W tej chwili Parlament Młodych walczy, aby zostać tak dopasowany typowo, żeby działał jako organ doradczy przy polskim Senacie. I spotykacie się jak często? Jak często ty musisz jeździć? Musiałaś jeździć do Warszawy, bo teraz rozumiem, że jest przerwa. Tak, na wakacjach mamy przerwę. W tej kadencji mamy 5 posiedzeń. Wszystkie są stacjonarne. W Lublinie było tylko hybrydowe, czyli to pierwsze. Ale nie mamy tylko w Warszawie. Mieliśmy pierwsze posiedzenie w Lublinie, w kwietniu bodajże. Mieliśmy posiedzenie w czerwcu w Gdańsku aż. I we wrześniu podobno mamy mieć właśnie posiedzenie w Senacie w Warszawie. Oprócz tego jeszcze czekają nas 2 posiedzenia, więc łącznie 5 posiedzeń. Ale praca w Parlamencie Młodych to jest właściwie, ogólnie Parlament Młodych to jest taka imitacja, takie ćwiczenie przed zwykłym polskim parlamentem, przed polskim Sejmem, Senatem. Taka szkoła dla młodych liderów? Tak, też tak uważam. Takie właśnie pole, żeby to poćwiczyć, żeby się wykazać, żeby nas też jakoś zauważono, dostrzeżono. Ty reprezentujesz tam, znaczy nie wiem, czy reprezentujesz tam, ale też mówisz, że jesteś z lewicy. Tak. Że twoje poglądy są. Tak. A jesteś też formalnie w jakiejś organizacji, tak? Tak? Jestem właśnie członkinią Młodej Lewicy. Zarządzam strukturami Młodej Lewicy na Lubelszczyźnie i jestem członkinią Rady Krajowej Młodej Lewicy. No, polityka, mówi się, że to taki jest trudna działka, wymagająca jakby takiego grubego pancerza też, najogólniej rzecz ujmując. Ty jesteś młodą kobietą, na razie nic ciebie nie zniechęciło i co ciebie tam pcha do tej polityki tak naprawdę? Pcha mnie bardzo to, że ja zawsze czuję taki obowiązek, takie zobowiązanie bardziej, pracy właśnie dla ludzi, bo to nie jest tak, że w politykę może pójść każdy, bo polityka jest naprawdę trudna i męcząca jest psychicznie naprawdę. Trzeba też mieć, uważam, predyspozycję do tego, żeby działać w polityce. No i trzeba mieć, być właśnie odpornym na wszelki hejt, czy krytykę po prostu też, tak? Po prostu. Taką bardzo ostrą. Tak, tym bardziej działając właśnie w tą stronę, w lewą, na której ja jestem, no to na wschodzie Polski to nie należy jednak to najłatwiej. No chciałam tak właśnie zapytać o tym, jak ty sobie z tym radzisz, z opiniami, nie wiem, z znajomych, nawet z jakimiś komentarzami, które się pojawiają pod artykułami, które są o tobie i o twojej roli w tym,
w tym parlamencie nie przejmujesz się, no wiesz, jak w ogóle reagują twoi znajomi na to, co ty chcesz robić, co robisz? Moi znajomi, najbliższa grupa właśnie osób dla mnie, moich rówieśników, znaczy rówieśników, rozstrzał mój wiekowy moich znajomych jest dosyć spory, bo wielu naprawdę też najbliższych przyjaciół poznałam w Młodej Lewicy, w polityce, więc to też jest fajne, tak, że mam tych ludzi, którzy jedzą ten sam chleb i którzy mnie rozumieją. I ogólnie zawsze mnie wspierają. Jak coś uważają, że robię nie tak, żeby do czegoś się nie pchać, to też to powiedzą, mówią, ale nie tak, żeby podcinać mi skrzydła, bo ja jestem wyczulona bardzo na to. Ale też ogólnie moje otoczenie, tak najbliższe, po prostu lokalne w Tarnogrodzie, też jest takie bardzo wspierające. Ja bardzo dużo działam też w Domu Kultury, Przy organizacji jakichś świąt narodowych, lokalnych, prowadzę różne imprezy. Więc... No w ogóle się udzielasz. W debatach oksfordzkich brałaś też udział. Tak. Jesteś wolontariuszką, bo zostałaś odznaczona przez Fundację Fundusz Lokalnej Ziemi Biłgorajskiej. Jesteś harcerką, ja naprawdę tylko ułamek powiedziałam, przedstawiając cię o tym, co robisz. Tak. No to jest twoja droga, tak myślisz, że już zdecydowałaś, że to będziesz robić w przyszłości, czy jeszcze sobie sprawdzasz? Znaczy, ja właściwie od dziecka byłam taką osobą dosyć stałą, rzadko mi się coś zmienia naprawdę, więc myślę, że już właściwie do końca życia będę jakoś związana z tą polityką, nie wiem na jakim szczeblu, wiadomo, że na pewno spróbuję swoich sił w najbliższych wyborach samorządowych, w których będę mogła brać udział, bo do tych brakuje mi dosłownie 2 miesięcy, żeby móc kandydować. Czyli w następnych? Tak, nie w tych najbliższych, tylko w następnych na pewno będę brała udział. Oczywiście na pewno kiedyś też będę startować do Sejmu ze ściele listę Lewicy. Zobaczymy, dostanę się. No a powiedz, no wiesz, jak oglądamy te wszystkie, wiesz, sprawozdania, relacje, te wywiady z politykami, no to dla wielu młodych osób to jest takie, wiesz, że nie chcę tam iść, że to jakiś jest, no, nasi politycy nie serwują nam takiej dżentelmeńskiej, dyplomatycznej zabawy w politykę, tylko to jest czasami przekraczające różne granice działania. No i tak się właśnie zastanawiam, czy ciebie to nie zniechęca, nie czujesz, że to nie jest jakiś świat, do którego chciałabyś się pchać, a może właśnie chcesz to zmienić? Tak, właśnie bardziej chcę to zmienić, bo polityka taka nie musi być, ale żeby ona się zmieniła, muszą być osoby, które to zmienią. Muszą iść do polityki osoby raczej też idealistyczne, bo w polityce jest mnóstwo pragmatyków i uważam, że brakuje naprawdę idealistów ludzi, którzy będą patrzeć przede wszystkim na innych ludzi, a nie na siebie, na władzę, którą mogą dostać, czy pieniądze. I młodych też zniechęca polityka dlatego, bo po prostu w tym momencie brakuje postulatów dla młodych. I z czego to wynika? To wynika z tego, że młodzi nie są zmotywowani, żeby chodzić na wybory. Więc to nie jest target, do którego większość partii politycznych chce trafić. Najliczniejszą grupą są osoby w wieku średnim, są emeryci. Więc do tych ludzi najwięcej się kieruje postulatów. Chociaż też według sondaży ostatnich dużo młodych ludzi przechodzi na tą bardzo prawą stronę, prawda? I też tam szuka siebie. Tak, bo młodzi ludzie są bardzo skrajni często, bo wygrywa w sondażach właśnie wśród młodych ludzi w tym momencie Konfederacja, później jest z tego, co pamiętam, PO, a później jest Lewica. Więc to tak balastuje. I w tym momencie ogólnie w polityce jest taki hype na Konfederację.
To jest partia, która stosuje bardzo populistyczne, populistyczne teksty i po prostu, żeby z tym walczyć, no najlepiej byłoby wprowadzić właśnie dobrą edukację. A co rozumiesz? Bo jesteś uczennicą liceum. Tak. Naszego liceum biłgorajskiego, prawda? Do pierwszego ELO chodzisz. Dobra edukacja obywatelska, taka ucząca nas postaw obywatelskich, to co byś miała na myśli? Co byś chciała? Podstawy obywatelskie trzeba ćwiczyć, bo czego ja się nie nauczę, tego Jan nie będzie umiał. Mhm. Jak my nie będziemy, jak nam nie będzie się już w podstawówce, w szkole średniej pokazywać brania udziału w wyborach, jak startować do władz, jak weryfikować różne po prostu teksty, które rzucają nam politycy, jak weryfikować ogólnie informacje. Żeby patrzeć krytycznie i nie, tak, nie przyjmować wszystkiego jako pewnik. To na pewno łatwiej byłoby się młodemu człowiekowi w tym odnaleźć. I potrzeba też oprócz takiej uczeniu się właśnie praktycznym, w praktyce robienia projektów i tak dalej, potrzeba też, uważam, teoretyki, jak właśnie działają różne rzeczy, jak działa system podatkowy, jak działa ogólnie państwo polskie. To było dobrze wytłumaczane całkiem na WOS-ie, bo ja mam rozszerzony WOS i bynajmniej na tym rozszerzonym było tak satysfakcjonująco to ukazane. No jest naprawdę dużo rzeczy, które można byłoby poprawić i wprowadzić. I to nie są jakieś tajemna wiedza, tajemne tam tajniki. Hogwart. Tak. Tylko rzeczy, o których jest mowa w debacie publicznej od lat. A powiedz, myślisz już o studiach jakichś? Tak. Jakich? Tak. Myślę nad historią sztuki, a później bym chciała sobie dobrać kulturoznawstwo. Co myślisz jest takim największym, teraz najbardziej palącym tematem, który ciebie dotyka, który chciałabyś może, żeby był przez polityków bardziej zauważony? W tych wyborach, znaczy też zależy, temat palący jest różny odnośnie w stosunku do po prostu regionu geograficznego Polski od województwa, którym się zajmujemy. Wiadomo, że na wschodzie u nas są inne problemy, bo u nas to jest jednak przestrzeń rolnicza i przestrzeń, w której my graniczymy z Ukrainą po stronie, której teraz dzieje się wojna, więc to też jest dla nas niezwykle trudny czas. A inne problemy będą mieć ludzie mieszkający na zachodzie. Oni będą myśleć jakby dalej, bo są cywilizacyjnie jednak rozwinięte te miasta, te miejscowości dalej. Okej. Oliwia, czego ci życzyć już tak na koniec? Czego ty byś sobie życzyła? Czego mi życzyć? Wyobraźmy sobie, że masz dzisiaj urodziny. Dzisiaj mam urodziny. Na pewno pomysłów na działanie, empatii, żeby mi jej nigdy nie zabrakło, bo teraz mam ją, ale żeby nigdy mi jej nie zabrakło, bo wtedy to już to działanie nie będzie miało żadnego sensu. Nie wiem. Tego spróbowania się we wszystkim. Życzę ci serdecznie, Oliwia Olejnicka. Aktywistka, też posiadająca mandat do Parlamentu Młodych Rzeczpospolitej Polski, była gościnią rozmowy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.